Siemanko, z tej strony wasz ulubiony awatar Aliena Emperor. Znajdujemy się w klubie Gugalander, Śląsk Glacetowego 2. Dzisiaj klub zamienił się w centrum doskonalenia tanecznego. Kramperzy, raperzy, popingowcy, b-boye, wszyscy bez podziału w jednym celu. Cytowy, to dla ciebie, brachu. Znajdujemy się dalej w Gugalandrze. Jesteśmy już po części koncertowej, po części kontestowej. Ze mną jeden z instruktorów oraz jeden z jurorów, B-Boy Szarik Boogie Bouncing. Siemanko. Siemanko, witam serdecznie. Jak oceniasz w ogóle poziom warsztatów dzisiaj, poziom tej całej imprezy? No, uważam, że poziom warsztatów, jak i poziom całej imprezy był naprawdę na level był naprawdę wysoki. Kadra, która była zaproszona, naprawdę jak zobaczyłem ogłoszenie, tylko jak pani Marlena wrzucała, to naprawdę dało, no było na co iść, było po co przyjść. Uważam, że było naprawdę spoko, imprezka, jeżeli chodzi o klimat, cały potem, pokazy, zawody, dzieciaki w ogóle dzisiaj rozwaliły, nie, na maksa, te dzieci po prostu prawdziwy hip-hop, aż nagrywałem filmiki, wrzucałem na portale, żeby wszyscy widzieli, że tutaj jest hip-hop, że tutaj walczymy wspólnie dla Bartka. Że po prostu, no, coś się dzieje, tak? Że coś się dzieje. Swoją drogą zauważyłem, że warsztaty przeprowadzone z niezwykłą charyzmą, energią. Sprzedaj nam tajemnicę, skąd bierzesz taką energię? Dla mnie to jest po prostu niesamowite. Znaczy wiesz, to jest po prostu mój sposób życia, tak jestem na co dzień. Nie ma takiej opcji, żebym, wiesz, na co dzień był innym człowiekiem, a przychodzi jakiś tam, nie wiem, coś w stylu właśnie warsztatów albo jakiś tam zajęć i nagle się odmienia. Nie, jestem b-boyem 24 godziny na dobę i to jest mój styl, po prostu jestem sobą w tym, co robię. I to może dlatego jest takie prawdziwe i dlatego może tak to obierasz, na pewno to jest to. Zajmujesz się b-boyingiem od 12 lat, jest to kawał czasu, zaczynałeś jako młody chłopak. Jaką radę dałbyś młodym ludziom, którzy chcą zacząć tę przygodę? No, jeżeli chodzi o młodych ludzi, to sam mam przyjemność uczyć paru i jedyne, czego im mogę życzyć, to zajawki, żeby mieli zajawkę, żeby mieli chęć, tak? Bo to jest najważniejsze, jeżeli będzie zajawka, jeżeli będzie chęć, to reszta przyjdzie sama, ciężki trening przyjdzie sama, ale jeżeli będą, ważna jest ta zajawa, jeżeli nie ma zajawy, no to nie ma z czym w ogóle startować, ale jak jest zajawka, życzę to każdemu, żeby każdy to poczuł, żeby każdy znalazł sposób po prostu, bo to jest jakby nie było styl życia, to się łapie. Wcześniej czy później widzę sam po niektórych swoich uczniach, że łapią już bakcyla, nie? Chodzą trochę więcej i widzę, że im zależy naprawdę. Wyróżniają się po prostu spośród tłumu innych dzieci, które przychodzą na zajęcia czy do jakichś szkółek. Bardziej to jest taki samiany zapał. Są dzieciaki, które mają ten zapał, które chcą, mają zajawę i tego życzę naprawdę każdemu dziecku, które chce coś robić w życiu, na przykład tańczyć. Można robić wszystko. Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Szarik. Jeszcze tylko takie pytanie na koniec. Czego życzysz Cetowemu? Czego życzę? Życzę mu tego, żeby wrócił jak najszybciej do zdrowia. To jest najważniejsze. Żeby po prostu był z nami. Tego mu życzę. Zresztą co ja gadam? Ja tego nie życzę, ja po prostu na niego czekam. Ja wiem, że to będzie. To nastanie. Wiem, że będę mógł mu uścisnąć dłoń. To jest niebawem, naprawdę. Wszyscy na to czekamy i ten dzień zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Ja to czuję głęboko w sercu. Mam nadzieję, że każdy z was to czuje. Walczymy wszyscy dla Bartka. B-Boy Szarik, Boogie Bouncing. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Yo, siemanko. Witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony B-Boy Szarik. Słuchajcie mnie, zapraszam wszystkich na portal. Najbrudniejszy portal w Polsce pod nazwą Brudne Południe. Sama nazwa wskazuje, skąd jesteśmy. Jesteśmy z południa. Brudne Południe tutaj rządzi, relacjonuje dla was imprezy, wszystko co się dzieje, prawdziwy hip-hop, tylko Brudne Południe. Chodźcie, sprawdzajcie, żyjcie tym. Pozdro, yo. Jesteśmy z portalu Brudne Południe. Kogo chcielibyście pozdrowić? Chciałbym pozdrowić mamę. Cetowego. Kogo chciałbyś pozdrowić? Całą ekipę ze Śląska, wszystkich, którzy tutaj przyjechali. Naprawdę mega impreza. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj dali ciebie wszystko dla Cetowego. Dziewczyny, my jesteśmy z portalu Brudne Południe. Chciałem cię zapytać, kogo byście chciały pozdrowić? Mamę! Mamę! Tatę! A
czego poza powrotem do zdrowia chcielibyście życzyć Cetowemu? Dużo zdrowia i żeby szybko wracał do nas i tańczył z nami na patelka. Dużo zdrowia i wracaj najszybciej. Dzięki bardzo. My jesteśmy z portalu Brudne Południe. Kogo chcielibyście pozdrowić? Cetowego. Oczywiście, że Cetowego. Cetowego. Dla niego ta impreza dzisiaj. Czy tylko Cetowego? Nie, no nie tylko. Wszyscy, którzy oglądają teraz ten filmik. Wszystkich pozdrawiam. Swoją drogą to jest zwycięzczyni naszego kontestu dzisiaj. Fuli Śląski Azyl. Ja gratuluję ze swojej strony jeszcze raz. Na koniec takie moje pytanie, czego życzycie Cetowemu? Zdrowia! Zdrowia, zdrowia. Zdrowia i mocy. Powrotu do zdrowia. Tak, zdrowia przede wszystkim, bratku. Zdrowia! Czego życzyłbyś Cetowemu? Jak najszybszego powrotu do zdrowia. Temu, tego, żeby mógł wrócić do swojej pasji. Wiem, jak to było dla niego ważne, bo też to jest moja pasja. Także życzę mu tego, żeby wrócił po prostu, żeby mógł realizować to, co chciał od zawsze. Dziękuję bardzo. 3, 4...